Hecianko, z tej strony Kukon TV, dzisiaj słuchamy sobie Kukon Happy Birthday Video w nawiasie. Fado to dzisiaj, w sumie już wczoraj, bo jest 5 po północy, wróciłem sobie z pracy, zrobiłem wszystko co miałem zrobić i czuję motywację, żeby nagrywać i napierdalać dla was materiał. Jest to debiut Kukona na moim kanale, sprawdzimy sobie jak to wszystko brzmi, jak to wszystko chodzi. Jeżeli chodzi o moją styczność właśnie z Kukonem i z jego muzyką, to tak naprawdę słuchałem tylko Rough and Gentle i wydaje mi się, że ta płyta jest bardzo, bardzo spoko. I tam gdzie było Sheraton Kopenhaga, to chyba Ogrody Dwójka, z tego co pamiętam. Ale jeżeli chodzi o bycie jakimś fanem Kukona wielkim, jakimś insiderem, to nie jestem. Słucham tylko kilka kawałków, nie wiem, czy bym był w stanie wymienić na przykład 20 kawałków Kukona. Raczej byłoby mi ciężko tak z głowy. Myślę, że raper trochę overhated, bo nie jest tak zły jak piszą o nim i nie jest tak zły jak jakby jest... taka, wiecie, powszechna świadomość, więc uważam, że jest na pewno skillowa i dobrze nawija i szybko pisze, to się to mogliśmy dowiedzieć przynajmniej z kawałka Quebo, jakiegoś tam, nie pamiętam już dokładnie jakiego. No i co, bez zbędnego pierdolenia, zostawcie suba, lajka i komentarz i lecimy z tym. Kukon Happy Birthday. Chyba ma urodziny, jak ma urodziny to 100 lat, nie ziomale. Wszystkiego dobrego, lecimy z tym. A, ja Kukona poznałem, jak był kawałek na tym bicie Lil Peepa. Kocham cię chyba? Albo coś tam z miłością? Dobrze wiesz, to był premiera i mój ziomal Brewski mi wysłał to i sprawdzam to, no, więc shoutout. Czasami jedna decyzja ma aż taki wpływ. Ogólnie czytałem kilka opinii o tym kawałku na jakichś tam Discordach i na jakichś grupkach. Dużo osób mówi, że bardzo fajny kawałek, więc sprawdzimy sobie jak to brzmi. Yo. Niewielkie masz szanse, aby przyjść tu, gdzie ja jestem, ale miałem takie same jak ty, bariera jest we mnie. To prawda, każdy ma równe szanse. Wiem, że niektórzy mają ciężki start, sam mam i miałem, mam. Póki nie jest dobrze, dalej będę mówił, że mam. Znaczy, no kurwa, jest coraz lepiej, ale nie powiedziałbym, że jeszcze jest dobrze. No, na pewno finansowo itp. itd. mogło być lepiej, no ale to tylko kwestia tego, że muszę napierdalać dalej i napierdalać bardziej. Ale pamiętajcie o tym, że każdy ma równą szansę i to, że wy scrollujecie 8 godzin ludzi, którzy robią sobie z was ścianą na TikToku, nie znaczy tego, że wy nie możecie zacząć robić TikToków i robić tak, żeby oni spędzali 8 godzin oglądając wasz content, jeśli będzie ciekawy i dobrze zrobiony i dobrze po prostu ubrany w słowa. Wiecie, o co chodzi? Że każdy ma równą szansę i każdy może być w tym miejscu, w którym chce być. Tylko to jest kwestia głowy i tak naprawdę kwestia nóg, kurwa, żeby wstały i zaczęły zapierdalać z łóżka, a nie kurwa leżały cały dzień. Wiesz, o co mi chodzi z drugim? Pamiętaj, słuchaj mnie. Decyzje w muzyce musi podejmować serce, nie menadżer ani forsa, czy jakiś jebany label. To prawda. Jestem artystą i za to mi płacą szmalec, bo... Kurwa, i beat mi się podoba już na razie, nie? Co ma na oku? Ktoś mu zajebał? Nie wiem co to jest. Ej, mi się wydaje, że to jest numer pod szluga, nie? Nie chciałem palić tego odcinku, ale to jest taki numer pod szluga. Wydaje mi się, że to może być dużo refleksji, bo on dużo się jakby odnosi do takiego swojego życia i do takiej, w takim prostym, tak naprawdę sposobie, który dobrze do mnie trafia. Więc myślę, że to jest szlug time. Jak coś, to odcinki dzisiaj po północy, które teraz oglądacie, są takie... Może nie surowe, nie powiedziałbym, ale takie po prostu luźne. Mam taki feeling, żeby być luźnym, jakoś nie tryhardować. Nie byłem nigdy dziwką, która tańczy, gdy jej każesz. Wiem, że kocha cię nienawiść, bo was ciągle karmią fałszem. Nakręcacie się jak lalki, potem gracie w ich teatrze. Środkowy palec możesz wsadzić sobie w dupę. Ej, ale... Kurwa, to nie wiem, czy to jest polskie, czy to wynika z tego, że się jest Polakiem. Znaczy, są takie mity, nie? Że kochamy nienawiść, kochamy jak komuś się podstawia nogę, jak komuś nie idzie, tym bardziej jak ktoś pracuje w tej samej branży. Często jest tak, że patrzycie na te osoby i tylko podświadomie, no niby jest okej okay i w ogóle, ale podświadomie macie w środku takie coś, że macie szczęście z tego, że komuś się nie udaje, nie? Czy to wynika z bycia Polakiem, czy nie, ale też się często na tym łapię, wiecie co chodzi? To jest bardzo złe podejście i staram się z tym walczyć, ale mam tak we krwi. Środkowy palec możesz wsadzić sobie w dupę. Przejechałem wasze miasta tysiąc razy grając sztukę. Patrzyliśmy ludziom w oczy i czułem taką energię. Jak tam nie było miłości, to już chyba w nią nie wierzę. W internet... Jak tam nie... W czym nie było miłości? Oczy i czułem taką energię, jak tam nie było miłości. Aha, że był z jakąś dupką i... No też o tych dupkach często nawijanie. No ja to w sumie lubię, to nie przeszkadza. Taki relationship i takie situationshipy przedstawione właśnie w taki, a nie inny sposób. Ja to lubię na przykład. Co wam miałem powiedzieć? A, patrzę w oczy i jak to już nie zmiłość, to już kurwa nie wierzę w to, no. Też tak miałem kilka razy w życiu, że naprawdę już czułem, że to jest ta jedyna. A 3 tygodnie później pisałem mi, że musi sobie zrobić przerwę i musi skupić na sobie self, kurwa, rozwój itp. itd. No może tak było. Ja miałem 5 dziewczyn w życiu, na chwilę chociaż. To chyba jest we mnie problem jednak, a nie w nich, tak mi się wydaje.
przyszłości, to już chyba w nią nie wierzę. W internecie krążą plotki, na osiedlach lata mixtape. Moja gwiazdka to nie dupa z biblioteki, tylko myślę, znowu ścigasz mnie na serce. A follow, bo był taki numer dziewczyna z biblioteki, nie? Taka spokojna, w ogóle on jej nawijał. Chciałbym coś na dziewczynę z biblioteki, no. To ja follow Pix. I znowu odpowiadam dziś, nie przeżyłem sporo porażek, w większości nawet nie liźniesz. Jeśli do mnie dzwonisz, dzisiaj może być zajęte. Jeśli coś dla mnie robisz, ziomek, to musi być perfekt. One coś tam pierdolą u mnie, bo... to fajnie robi, mi się wydaje, strasznie się fajnie buduje. Mam feeling, że to pierdolnie. Są pierdolnięte, cokolwiek nie wymyśli dzieciak, zaraz leci weter. Ich jedyne marzenie dziś to zostać youtuberem. Jak gadałem z ziomami, zawsze znałem swoją cenę. Ale nie wiem, czy to jest coś złego, że... Znaczy, on mówi, że teraz tak jest. Mi się wydaje, że kurwa, jak ktoś jest w podobnym wieku co ja, może trochę młodszy, może trochę starszy, też marzył o tym, żeby być youtuberem. Oglądałeś tych Rezi, Bloków i tych innych ziomali z Minecrafta i było takie przeświadczenie, ej, chcę być jak on, chcę grać w gry i chcę sobie nagrywać i mieć fanów i w ogóle dużo osób tak miało. Kurwa, spytajcie swoich znajomych, kto tak nie miał. Na pewno w każdym gronie znajomych znajdziecie kilka osób, które chciały być youtuberem. Zobaczcie po swoich starych kanałach, jeszcze nagrywaliście poradnik, jak kurwa zrobić kowadów w Minecrafcie 1.7.2 wersja, wiesz co chodzi? Jakby nie uważam, że to jest coś złego. Uważam, że może w tej TikTokowej erze jest to szkodliwe dla tych najmłodszych, ale w marzeniach i żeby gonić za tym, nie uważam, żeby było coś tym złego. Przypadkiem zrobiłem karierę. Przypadkiem stałem się raperem. Fartem dostałem duży przelew, potem spełniłem marzenie. Fajny klip z tą marionetką, spoko. Chyba się zastrzelę. Happy birthday, sentymentu mam pierścień. Nie mam zamiaru się smucić jak Kizo, bo to już niewiele też 6-0. Ej! Patrzy... Zajebiste! Ej, daj mi ten wjazd, że szczerze. Karierę. Przypadkiem stałem się raperem. Fartem dostałem duży przelew, potem spełniłem marzenie. Chyba się zastrzelę. Happy birthday, sentymentu mam pierścień. Nie mam zamiaru się smucić jak Kizo, bo to już niewiele Kizo też 6-0. One się patrzą po M5. Na zakręcie leci bokiem, stoimy pod żabką z resem. Trzymam odliczoną kwotę. Ej, do mi hotel mi się miesza. Znowu w trasie tylko FaceTime, moja twarz prosi. Ej, dobry w chuj ten wjazd. Ej, ten beat od antytowego. Dowi strasznie, dojebany beat wjechał. Kurwa, ale dobry numer, ty. Na zakręcie leci bokiem, stoimy pod żabką z resem. Trzymam odliczoną kwotę, ej. Do mi hotel mi się miesza, znowu w trasie tylko FaceTime. Moja twarz prosi o przerwę, moja kieszeń to zaprzecza. Marzyłem o tym jak dzieciak, nie ma rudze trzeba. Dojebane, ej, dojebane. Pewnie będą komentarze. Dzięki, że sprawdziłeś ten numer, bo ja bym go nie sprawdził samemu. I mi się wydaje, że to dużo osób mi przyzna rację, że ten beat jak się wpięta, to jest kurwa poezja, serio. Zajebiste, zajebisty beat, kurwa. Dobrze wjeżdżał Kuko tutaj, dobrze wjeżdżał. Pojechać, rozlewamy wódę w kubki, w moim turbusie impreza. W moim turbusie impreza. Ja myślę, że Taco Hemingway tu wjechał, posłuchajcie. Zamknijcie oczy i posłuchajcie, że tu Taco Hemingway jeżdża, trapa. Pojechać, rozlewamy wódę w kubki, w moim turbusie impreza. W moim turbusie impreza. Podobnie, strasznie. A potem znowu mnie nie ma, potem znowu nie odbiera. Świruje mnie Hacha Slera. Znaczy, imo ten ku... O, patrzcie, klip jak od Okiego, z tego... Jakie to uczucie? Nie, jak to się nazywało? To... Kurwa, jak się ten numer nazywał? Sprzedałem się, o. Kurczę, mam takie przeświadczenie, że Kuko naprawdę nie jest złym artystą. Ja tak uważam. Kuko ma dużo kawałków takich strollowanych, które wydają się cringe'owe, zjebane itp. itd. Ale ma dużo kawałków takich serio jakościowych, na których ludzie śpią trochę. Mam taki feeling. Pamiętajmy o tym, że się też wywodzi z podziemia. To nie jest kurwa produkt, tylko jest ziomel, który napierdala dużo muzyki. Więc jakby trzeba wiedzieć to, że on to czuje i trzeba wiedzieć, że on lubi robić tą muzykę i że nie jest kurwa produktem. Wiecie co chodzi? To nie jest kolejny napompowany kurwa industry plant, jak to się mówi. Tylko to jest po prostu zioma, który nawijał w tym życiu, nie? Fajne w chuj na razie. Na razie mi się serio podoba, nie? Na razie mi się serio podoba. Dajcie znać w ogóle, czy chcecie takie luźne odcinki, czy tak siedzę i sekminie. No nie, no mogę robić takie często. Taki sadzę drzewa, w duszy pokój, w bani zera mam. Kiedyś to było, teraz nie ma jak. Nie przyjmuję gości, których nie znam. W moim domu na obrzeżach pozostaje niesmak, nawet jak to tylko scena. Budziłem się w różnych miejscach, dziś mam. Pozostaje niesmak, nawet jeśli to jest tylko scena. No w sumie tak trochę jest, trochę tak jest. No ja mam tutaj też dzióbka często o ruchaniu, cipkach itp. itd. No i wiecie, że jakby trafia do takich zbuntowanych 16-latek często. Jakby no jest to coś, co koreluje z ich życiem, ich z pierwszymi relacjami, więc no jakby nie ma w tym nic złego. Ale kurwa, ten kawałek jest naprawdę jakościowy.
wygodny materac. Złe nawyki, ciągle melan, szybkie dupy, słaby temat. Blokuje niebieskie światło, chuj w dupę zawistym lalkom. One mają tylko iPhone, ja coś za pół miliona euro jak Phantom. Co chwilę żegnam się z Polską. Zajebista kawałek, on się cały czas buduje, nie? Cały czas się buduje i będzie drop, to jest zajebane. Poznałem rzemiosło, obawy, że chce mnie wojsko. Spojrzenie chłodne jak osło, chciałbym ogrzać się już wiosną. Ale pracuję nad płytą, Misza, patrz jak to urosło. Dobra. Jeśli do mnie dzwonisz, dzisiaj może być zajęte. Jeśli coś dla mnie robisz, ziomek, to musi być perfekt. One coś tam pierdolą. Klip, bardzo ładny klip, nie wiem kto robi klip, ale shoutout dla kogoś kto robi klip, bo zajebisty jest. Nie, bo są pierdolnięte, cokolwiek nie wymyśli dzieciak, zaraz leci weter. Ich jedyne marzenie dziś to zostać youtuberem. Jak gadałem z ziomami, zawsze znałem swoją cenę. Przypadkiem zrobiłem karierę. Przypadkiem stałem się raperem. Tera. Fartem dostałem duży przelew, potem spełniłem marzenie. Chyba się zastrzelę. Zajebiste, to jest taki Kanye West effect, nie? Bo Mike Dean, takie outro, które wjeżdża ci na uszy. Zajebiste, bardzo to lubię. Dyrektor Natasza Aranowa. Może jakaś Ukrainka chyba. Ciekawe, że się bzykali. Nie no, sorry. Kogoś tam myślę. Bardzo fajny kawałek, tak szczerze. Według mnie jeden z jakościowych, jeden z bardziej jakościowych i lepszych kawałków, który wyszedł w ostatnim czasie, bez żartów. Naprawdę fajnie i dobrze zrobiony numer. Serio, bardzo fajny kawałek. Dobrze mi się tego słuchało. I dajcie znać, co wy myślicie tak naprawdę o twórczości Kukona, o jego numerach, o tym kawałku, co myślicie o mojej reakcji. I co? Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie. Bardzo miło będzie, jeśli zostawicie suba, lajka i komentarz. Pchamy to dalej, lecimy do 20 koła do końca roku. Kurwa, sobie gadam, 20 koła do końca lutego chciałem powiedzieć. Nie no, napierdalamy dalej, wielkie pozdro, wielka miłość, peace.